is near, and so I face the final curtain. My friend, I'd say it clear, I'd state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I beat all more than I could do. No, czekałam, czekałam. Się świeci. Tak, świeci się, świeci. Zdążyłam. Już myślałem, że nie. Cześć! Witam. Ale śpiewasz fajnie, jak się masz? No, dobrze. Teraz bardzo dobrze. Przede wszystkim, kochany, jak masz na imię? Jak masz na imię? Jestem Michał. Cześć, Michał. Zrobiłeś to naprawdę my way. Tyle ci powiem. Po mojemu. Chociaż na początku może nie wszystko się zgadzało i tak dalej, ale potem poczułam, że idziesz swoją drogą i dlatego jestem tutaj odwrócona do ciebie całym sercem, kochany. Tak pięknie odkrywałeś po kolei, wiesz, karty wszystkie. Zaczęło się bardzo spokojnie, tak po prostu, wiesz, i tak wkradała się taka jakość. Mieliście takie samo wrażenie? Tak, to samo. Jesteś nerwusem, nie? Na początku cię trochę przytrzęsło. Totalnie, totalnie. Jakie mogę, ale. A jak chłopcy się odwrócili, to już usłyszałam, po prostu wystrzeliłeś w kosmos, tak jakby, wiesz, przykleił ci ktoś skrzydła, więc rzeczywiście trauma cię odebrała trochę. Ale widzisz, mimo tego, że był ten stres, który na moment cię, wiesz, odebrał ci te wszystkie umiejętności, albo niektóre, to mimo wszystko klasa została i to było słychać od pierwszych nut. Uraczyłeś nas w pierwszej fazie piosenki kilkoma delikatnymi melizmatami, takimi delikatnymi. I już coś wyczuwa, już coś, że jest naprawdę dobrze. A co zrobiłeś później? Finał po prostu, było, jak to mówi Grizzly, grande finale. Dziękuję bardzo. Michale, w ogóle zazdroszczę ci jednej rzeczy, bo talent niewątpliwie masz i to wszyscy słyszeli przed chwilką. Natomiast zazdroszczę ci takiej lekkości, z jaką to dozujesz. Tak jakbyś po prostu miał, wiesz, karafkę pełną talentu i tutaj kropelkę, a teraz poleję wam pół szklanki. A troszeczkę pieprzu, teraz ciach, a teraz troszeczkę i teraz ciach i na końcu wylałeś wszystko. Mam nadzieję, że nie wszystko. Ale po prostu łatwość, która wypływa z ciebie, kiedy śpiewasz, jest wspaniała. Mamy taką prośbę, wylej resztę w naszej drużynie. Otóż okay, to. Tu jest ciężka sytuacja. W ogóle taki Stevie Wonderem trochę jesteś. Dajcie szansę, tak, Marysia, Markowi. A no właśnie. Marek. Przepraszam. Właśnie, ty jesteś stary wyga, ja myślę. Normalnie dojrzały mężczyzna. Michał. I jakiś tam małolat, który chce zaraz wystrzelić wszystkie armaty. No właśnie, ale Marek, ty on już się nie musi popisywać, bo żadnych przesnych końców. Dokładnie. A nieważne, jak zaczynasz, ważne, jak kończysz. Teraz ja, Michał, ja czekałam na mężczyznę. I ty jesteś tym mężczyzną. Proszę cię, nie złam mojego serca. Chodź do mnie. Będziesz jedynym. Michał, a strasznie emocjonalnie. I mam piękne dziewczyny w grupie też, więc które możesz, wiesz, poznać, będąc u nas w grupie tak samo. Ja też mam piękne dziewczyny. Nie, przepraszam. Możesz poznać wszystkie dziewczyny z grup i dziewczyny siedzące obok też, tak, będąc u nas w grupie. My mamy numery do wszystkich dziewczyn z każdej grupy. Słuchajcie... Wybierz mnie. Nas. Nas. Strasznie ciężki wybór. Wybieram Afro. Uuu!